Cześć wszystkim. Mam ostatnio to szczęście pracować przy bardzo fajnych samochodach, jakim jest chociażby to Porsche Macan T. Auto jest nowe, a przejechane raptem parę tysięcy kilometrów w takim ciekawym, szarym kolorze, coś ala Nardo Grey, szeroko znane z innych marek. I co my robimy w tym samochodzie? Wyciszamy kompleksowo cały samochód, zaraz odezwą się głosy. A dlaczego wyciszamy? Ano dlatego, że można. Ponieważ auto fabrycznie jest dobrze już wyciszone, ale oczywiście można zrobić to lepiej. I tutaj na przykładzie Porsche chciałem pokazać parę ciekawostek, jak Porsche zadbało o wyciszenie auta. My tu już mamy już wyklejone całe drzwi. I o co tutaj chodzi w porównaniu do klasycznych samochodów? Mówi się, że to jest Audi Q5, ale wcale nie jest. Chociażby dlatego, że zupełnie inny rodzaj mocowania tapicerek i zupełnie inny system audio. Po więcej, zapraszam na YouTube'a. Kontynuując wątek Porsche Macan T i ciekawostek z nim związanych, tutaj macie ładny napis Macan T. Jak już mówiłem, wydawać by się mogło, że jest to Audi Q5 ze innym znaczkiem, ale zupełnie nie. Jeżeli chodzi o nasze aspekty technologiczne, co tu się dzieje wewnątrz, to zupełnie nie ma nic to wspólnego z Q5. I tak na szybko, mamy tutaj pełnowymiarowy 20-centymetrowy głośnik. Kolejną ciekawostką jest to, że jest to głośnik stosowany w 911. Na tym głośniku mamy nawet oznaczenia 992, czyli jest to identyczny system audio jak w najnowszym Porsche 911. Do tego mamy na tapicerce głośnik średniotonowy, za chwilkę go pokażę. A w desce mamy tweeter zamontowany. W ogóle tutaj możecie zobaczyć, jest to fajna wersja. Deska również w skórze, czerwona nitka, czerwono-czarne połączenie. No, wygląda to bardzo fajnie. I co największym zaskoczeniem jest to, iż w tym samochodzie, w Porsche'aku, w Macanie nie ma klasycznych spinek do drzwi. Drzwi są zasuwane za takie haczyki. Jest to zupełnie unikalne rozwiązanie. Było stosowane kiedyś w samochodach w A4, A6 i tego typu, ale już w nowoczesnych samochodach bardzo dawno czegoś takiego nie widziałem. Moim zdaniem jest to dużo lepsze rozwiązanie niż klasyczne spinki. Ponieważ klasyczne spinki bardzo często się rozpadają, nie trzymają dobrze, a to mamy rozwiązanie wieczne. Tu się zasuwa haczyk z tapicerki, którego zaraz pokażę, i wsuwa się on wyłożone całą gumą mocowanie. Także i z tej strony tego haczyka mamy specjalne takie gumowane żebrowanie, i dzięki temu połączenie jest idealne. To się da wyjąć, to się przekręca i się wyciąga ten element. Można go też wymienić w razie potrzeby. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o mocowanie. No, teraz przejdźmy do bagażnika, bo mamy to już też wyklejone częściowo. Dobrze. I teraz Wam chciałem pokazać, jak jest zagospodarowane wyciszenie w tym najnowszym Porsche Macan T, jeżeli chodzi o fabrykę. Fabryka wyciszyła nam tutaj, jak widać, kawałek tutaj podłużnicy, kawałek podłogi bagażnika. Tutaj z akumulatorem również mamy kawałek wyciszony. Tutaj też. I na nadkolach mamy takie specjalne nakładki wyciszające. I tutaj w wolnych przestrzeniach powkładane takie specjalne filce, czy jak zwał, tak zwał. A pod kanapą mamy tutaj natryśniętą matę, znaczy natryśniętą, przyklejoną matę. I na to wszystko jest jeszcze taka dodatkowa fabryczna mata. Także tutaj Porsche postarało się o wyciszenie, jak porównujemy to do innych marek. No, sami widzicie, że wygląda to naprawdę nieźle. O to będziemy rozbierać kompleksowo, więc pokażę Wam relacje w kolejnym wideo. No, a my zabieramy się za pracę i zaraz pokażę jeszcze tapicerkę, jak wygląda tapicerka, o której mówiłem wcześniej, w kontekście tych ciekawostek i haczyków. Aha, jeszcze jedna ciekawostka z tyłu. Z tyłu też mamy system porównywalny z innymi samochodami marki, ale nie ma to nic wspólnego z Audi. Jest to zupełnie inny głośnik. Mamy tutaj miejsce na średniotonowy głośnik i tweeter z tyłu w tapicerce. Także przygotowane fabrycznie jest pod trójdrożny system. W tym aucie mamy dwudrożny, mimo iż jest już to system Bose, czy Bose, jak to niektórzy wolą wymawiać. Piszcie w komentarzach, jak to generalnie powinno być, bo to amerykańska marka, więc zakładam, że to Bose, a nie Bose. Ale ok, amerykańska marka w niemieckim samochodzie. Więc mamy tutaj aktywny wzmacniacz zasilany światłowodami. Jak sami widzicie, jest tu magistrala most. Ale dobra, nie będziemy się to przy tym wypadku wymądrzać. Pokazuję tapicerkę i kończymy to przy długie wideo. A tutaj mamy tapicerkę zdjętą z tego Porsche Macana.
Częściowo już została ona wyklejona, jak widać. Spójrzcie, uwaga na pieczołowitość pracy. Każde okienko zostało wyklejone, tak samo jak wszystkie duże powierzchnie. Na to nałożymy jeszcze specjalne gąbki i inne magiczne rzeczy, żeby w tym samochodzie było jeszcze ciszej, aniżeli jest. To jest w ogóle tylna tapicerka. Jak sami widzicie, mamy tutaj podejście pod głośnik średniotonowy. Wysokotonowy głośnik zamontowany jest tutaj. A tutaj mamy otwór na głośnik basowy. I w kontekście tych ciekawostek, o których mówiłem wcześniej, pokazywałem je. Tu są te magiczne haczyki. Sami spójrzcie, tu są haczyki, po które się trzyma tapicerka. Tu mamy jeden, tu mamy kolejny haczyk. I do tego są takie specjalne dystanse, gumowe dystanse, które odpychają tapicerkę, żeby nigdy nie leżała na tej krawędzi skórzanej, ani na niczym innym, co mogłoby hałasować. Także no Porsche się tutaj bardzo postarało, jeżeli chodzi o elementy montażowe. No i co? O postępach prac przy tym Porsche będziemy na bieżąco informować w naszych social mediach. Zostańcie z nami.